Po 100 latach od odzyskania niepodległości przejechaliśmy Polskę w poszukiwaniu budynków modernistycznych z lat 20. i 30. XX wieku. W filmie opowiemy o architekturze portowej Gdyni. Budowa portu i miasta Gdyni kojarzy się nieodłącznie z II Rzeczpospolitą. Można powiedzieć, że jest symbolem obu tych miejsc. Rzeczpospolita dała miastu życie, a modernizm dał mu formy. Była silna presja na to, żeby odbudować gospodarczo kraj. Jednym z pomysłów było także wyjście z rynkiem krajowym na rynki zagraniczne przy pomocy niezależnego, międzynarodowego, dużego portu morskiego. Lata międzywojenne to okres bardzo silnej propagandy morza. Wróciliśmy nad Bałtyk, chcieliśmy się nad nim zakorzenić. Chcieliśmy pokazać, że jesteśmy państwem morskim. Dlatego oczy całej Polski zwrócone były ku Gdyni, ku jej inwestycjom. Gdynia była takim oknem na świat. Była czymś, co otwierało możliwości wcześniej nieznane, co otwierało horyzonty. Dla większości Polaków świat był niedostępny. Po 123 latach niewoli była silna presja, żeby odbudować gospodarczo kraj. Gdynia dwudziestolecia międzywojennego miała być dowodem na wielki potencjał rozwoju nowego państwa, propagandowym przykładem gospodarczych możliwości II RP, a jej architektura swego rodzaju pomnikiem nowoczesności. Po I wojnie światowej Polska uzyskała krótki, niespełna 150-kilometrowy odcinek morza bez infrastruktury. Na mocy Traktatu Wersalskiego miała zagwarantowaną możliwość korzystania z portu w wolnym mieście Gdańsk. W 1920 roku doszło do konfliktu z powodu zablokowania przeładunku broni w czasie wojny Polski z Rosją i problemów z zawijaniem polskich okrętów wojennych do portu w Gdańsku. W tej sytuacji rząd polski zdecydował o budowie portu na odzyskanym terenie, by zapewnić niepodległej Rzeczypospolitej rozwój gospodarczy, handlowy i współpracę z zagranicą. Dwaj wielcy orędownicy i inicjatorzy budowy portu, wiceadmirał Kazimierz Porębski i inżynier Tadeusz Wenda, pisali o pilnej konieczności i potrzebie budowy portu. Gdynię budowano na miejscu wsi. Wsi nadmorskiej powodem powstania miasta był oczywiście port. Port, który miał być wielką szansą gospodarczą odrodzonej Rzeczpospolitej. Koncepcję budowy portu przedstawił w 1921 roku inżynier Tadeusz Wenda. Wysłany przez Kazimierza Porębskiego na polskie wybrzeże wskazał miejsce właśnie tutaj, w Gdyni. Inżynier Wenda rozpoczął roztaczać swoją wizję na temat kształtu przyszłego portu już w 1920 roku. Wymyślił coś bardzo dalekosiężnego, wydawałoby się wręcz abstrakcyjnego. Mamy w dokumentacjach zachowane wizualizacje przestrzenne portu, zarysu tego portu. Rozległa dolina wypełniona torfowiskami pomiędzy wzgórzami morenowymi była zupełnie pustą przestrzenią, niezagospodarowaną w żaden sposób. Gdzieś tam z boku majaczyła droga wiejska, Dorfstrasse, dawna Dorfstrasse, czyli ta kolebka Gdyni. Gdzieś w innym miejscu, troszeczkę bliżej obecnego portu, osada, tak zwana osada na piaskach, piękny kościółek na wzgórzu, oksywski kościółek, poza tym nic, po prostu łąki. Więc ta wizja Wendy była taką wręcz iluzją, a jednak została zrealizowana. Budowa portu w Gdyni była podzielona na trzy etapy. Pod koniec 1920 roku rozpoczęto budowę fragmentu przyszłego portu pod nazwą Tymczasowy Port Wojenny i Schronisko dla Rybaków. Pracę zlecono Poznańskiemu Towarzystwu Robót Inżynieryjnych pod nadzorem inżyniera Jana Śmidowicza. 23 kwietnia 1923 roku prace przy porcie tymczasowym zostały ukończone. W oficjalnym otwarciu
Udział wzięli prezydent Stanisław Wojciechowski i premier Władysław Sikorski oraz kontradmirałowie okrętów z Anglii, Francji i Estonii. 13 sierpnia 1923 roku zacumował w Gdyni pierwszy statek SS Kentucky. W drugim etapie zaplanowano budowę małego portu, a następnie podpisano umowę z konsorcjum francusko-polskim na budowę portu docelowego. Kierownikiem budowy został duński inżynier Knut Højgaard. We wrześniu 1922 roku Sejm specjalną uchwałą podjął decyzję o budowie portu w Gdyni. Zamierzano jednak zacząć od portu tymczasowego. Zaprojektowano molo osłonięte falochronem z niewielką przystanią. Prace posuwały się jednak dość wolno, przerywane trudnościami finansowymi. Nadszedł rok 1926, przełomowy dla historii budowy portu. W wyniku strajku górników angielskich pojawiła się nagła koniunktura wywozu dla polskiego węgla właśnie drogą morską. Gdynia, młody polski port na Bałtyku rośnie i rozwija się z dnia na dzień. W tymże roku ministrem przemysłu i handlu został Eugeniusz Kwiatkowski. On błyskawicznie podchwycił tą koniunkturę i przedstawił koncepcję budowy portu dla przewozu ładunków węglowych, w ogóle dla przewozu towarów masowych. Budowa postępowała bardzo szybko. Finansowanie było cały czas dostateczne, wystarczające. I w 1934 roku port już właściwie był prawie gotowy. Jego zdolność przeładunkowa wynosiła 7 milionów ton rocznie, co plasowało go na pierwszym miejscu wśród portów bałtyckich. Port gdyński składał się z dwóch głównych części. Zewnętrznej, obejmującej cztery pirsy zbudowane poza linią brzegową, oraz wewnętrznej, składającej się początkowo z dwóch pirsów i znajdujących się pomiędzy nimi basenów na obszarze stanowiącym pierwotnie ląd. W sposób nowatorski budowano nabrzeża. Wykorzystywano prefabrykowane na lądzie skrzynie żelbetowe, które następnie wodowano, holowano na miejsce i zatapiano. Ostatnim etapem było zespolenie kasetonów żelaznymi ogniwami. Tak powstała linia nabrzeży, stanowiąca granicę między basenami i pirsami. Za prace hydrotechniczne odpowiadały dwie zagraniczne firmy: duńska Højgaard & Schultz i belgijska Ackermans van Haren. Osią układu portu był kanał portowy. Baseny po obu stronach kanału miały różne przeznaczenie. W części południowej znajdował się port handlowy, a w północnej port wojenny i baza przeładunku drewna. Budowa była realizowana z funduszy państwowych, jak i prywatnych. Niełatwa decyzja, myślę, została podjęta po to, żeby przyspieszyć realizację budowy, żeby umożliwić bardziej efektywne wykorzystanie tego terenu, korzystając z doświadczeń przyszłych użytkowników, przyszłych ajentów obiektów, ale też dzierżawców działek, na których realizowano swoje indywidualne inwestycje. Ta realizacja też dostosowana była do tego nietypowego trybu jednoczesnej budowy i eksploatacji. Dzięki temu, że port budowany był na tak zwanym surowym korzeniu od początku, udało się uzyskać bardzo klarowny układ przestrzenno-funkcjonalny. Wszystkie podstawowe funkcje, które port miał sprawować, funkcja portu masowego, portu drobnicowego, który był takim sercem, podstawą eksploatacji portowej, portu drzewnego, portu przemysłowego, a także w północnej części kanału portowego, części przeznaczonej dla marynarki wojennej, całość była bardzo skrupulatnie przemyślana. Pierwsze obiekty w porcie były dostosowane do pionierskiego etapu realizacji. Od połowy lat 20. powstają budynki murowane, utrzymane w stylu historyzującym, takie jak słynna, nieistniejąca już wieża ciśnień, urząd morski czy urząd celny. Dopiero w latach 1927-30 powstają pierwsze obiekty charakterystyczne dla architektury portu gdyńskiego.
warto zwrócić uwagę na rozróżnienie dwóch grup obiektów, czyli obiekty użyteczności publicznej i obiekty stricte przemysłowe. I w jednej i w drugiej grupie mamy do czynienia z obiektami awangardowymi, obiektami o znakomitej architekturze, obiektami niepowtarzalnymi i zaprojektowanymi specjalnie dla tego miejsca. W tej grupie obiektów użyteczności publicznej na pewno znajdzie się Urząd Morski z taką troszeczkę stylistyką art deco, z ekspresyjnym, trójkątnym układem klatki schodowej od wewnętrznego dziedzińca, z niesłychanie taką efektowną latarnią, z całym otoczeniem obiektów wokół, obiektów mieszkalnych, obiektów o funkcjach pomocniczych, technicznych, takiego zaplecza technicznego Urzędu Morskiego. Nazywam to tą przestrzeń sercem portu. Drugim ciekawym budynkiem użyteczności publicznej jest gmach Urzędu Celnego. Obecnie zarząd portu. Zbudowany w latach 1935-36. Zaprojektowany przez Stanisława Odyńca-Dobrowolskiego. Jego bryła składa się z centralnego bloku biurowego oraz sali odpraw celnych i budynku mieszkalnego dla pracowników w bocznych skrzydłach. Asymetryczna kompozycja zróżnicowanych pod względem wysokości i kształtu brył odwołuje się do założeń stylowych funkcjonalizmu. Jego fasada utrzymana jest w stylu umiarkowanego modernizmu z typowymi pasami pionowych okien i wydatnymi filarami. Reprezentacyjny charakter obiektu podkreśla płaskorzeźba orła oraz maszt flagowy, nawiązujący do kosza z mostku kapitańskiego. Mówiąc o budowlach portowych, nie możemy zapomnieć o dworcu morskim, który stał się wizytówką morskiej części miasta. Dworzec morski był wynikiem tak dużej inwestycji Skarbu Państwa, która przewidywała właśnie różnorakie cele. Z jednej strony obsługa imigrantów, z drugiej przeładunek towarów, kończąc na obsłudze typowego ruchu pasażerskiego. Decyzję o budowie dworca morskiego podjęto w 1931 roku. Budowa magazynu tranzytowego i hali odpraw pasażerskich, czyli całości kompleksu, trwała kilkanaście miesięcy. To było naprawdę niezwykłe tempo, zważywszy na fakt problemów finansowych, ale również ze względu na zastosowane technologie i miejsce, w którym prace prowadzono. Był to wysunięty w morze pirs, dopiero co usypany, na którym budynek tej objętości i masy mógł stosunkowo szybko osiąść. Stąd konstrukcje żelbetowe dotyczyły całości szkieletu, od ław fundamentowych aż po sklepienia dachu. Całą budowę powierzono firmom polskim, między innymi firmom gdyńskim, i w szczytowym okresie dworzec budowało przeszło 300 robotników. 8 grudnia 1933 roku nastąpiło uroczyste otwarcie dworca morskiego. Było to wydarzenie połączone z równoczesnym uruchomieniem portu. Było to poświęcenie zarówno dworca morskiego, jak i gdyńskiego portu, który w pierwszym etapie, tym bardzo, bardzo ważnym, istotnym dla miasta i dla państwa, został zakończony. Dworzec morski w Gdyni stał się swoistą wizytówką nie tylko portu Gdyni, ale również przede wszystkim państwa polskiego. Port miał bardzo wiele, bardzo nowoczesnych budowli. Były to zakłady przemysłowe, łuszczarnia ryżu, popularnie zwana ryżownią. Obok olejarnia Union, budowana w 1929-30 roku. Też bardzo charakterystyczny budynek o wysokiej wieży i płaskiej części produkcyjnej. Inne charakterystyczne budowle to magazyny. Jednym z pierwszych był magazyn polskiego monopolu tytoniowego, zaprojektowany jeszcze w formach klasycznych przez bardzo słynnego warszawskiego architekta Stefana Schillera. Obok stanął magazyn, tak zwany magazyn H, już o bardzo nowoczesnej konstrukcji. Hitem architektonicznym portu był elewator zbożowy, niezwykle nowoczesny, zbudowany przez inżyniera Paszkowskiego i inżyniera Schmidta. Ważnym obiektem portu była chłodnia portowa. Na terenie portu wewnętrznego, na nabrzeżu indyjskim, zostały wzniesione trzy budynki. Najwcześniej powstał jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów portu w Gdyni. Łuszczarnia ryżu Wasserberger i spółka.
zbudowany i prawdopodobnie zaprojektowany przez prywatną firmę Kazimierza Krzyżanowskiego, oddany do użytku w 1928 roku. W jego centrum znalazł się budynek sześciokondygnacyjny o elewacji w białe i czerwone pasy, nawiązujące do barw narodowych. Powierzchnia uszczarni oraz składów ryżu wynosiła ponad 9000 metrów kwadratowych. Obiekt był wyposażony w maszyny elektryczne. Proces uzyskiwania ryżu był całkowicie zmechanizowany i obsługiwany przez 5 pracowników, a cały cykl technologiczny trwał 25 minut. W ciągu doby przerabiano około 500 ton ryżu, czyli średnio wagon na godzinę. W połowie lat 30. przerób wynosił około 150 tysięcy ton na rok. W olejarni następował proces uszlachetniania i tłoczenia nasion oleistych. Był to proces złożony przy wykorzystaniu urządzeń mechanicznych. Ziarno było transportowane do silosu, następnie transportowane urządzeniami taśmowymi do 21 komór i w dalszej kolejności tłoczone. Projektantem obiektu, jego konstrukcji, architektury była firma Weiss i Freitag, technologiczny potentat tamtego czasu. I trzecim z obiektów przemysłowych jest gdyński elewator zbożowy. Powstał 10 lat później po łuszczarni. Był to w tym czasie najwyższy obiekt stricte funkcjonalistyczny na terenie portu, którego wieża ma 42 metry. Port nie mógł funkcjonować bez chłodni portowych. Warto zwrócić uwagę na mało znaną chłodnię śledziową, zbudowaną przez Morski Instytut Rybacki. Imponująca była gdyńska chłodnia portowa, największy tego typu obiekt w Europie. Zaprojektowana została przez projektantów duńskich, przez Atelier Lebrun. Budowana w dwóch etapach, w końcu lat 20. i na początku lat 30. spełniała wszystkie najbardziej wyrafinowane potrzeby przechowywania żywności. Architektura tej chłodni, ceglana, z konstrukcją szkieletową, żelbetem szkieletowym, w swej części administracyjnej jeszcze ma pewne ślady Art Deco. Jeśli chodzi o technologie i techniki przeładunkowe, to obiekt ten był bardzo zaawansowany. Na każdej z kondygnacji znajdują się komory chłodnicze. Kondygnacja przyziemia jest taką kondygnacją, na której odbywa się przeładunek z kolei do chłodni i z chłodni do kolei. Oryginalnie były to dwa tory kolejowe, które poprzez wrota były wprowadzone w skrajnych częściach do wnętrza budynku. Bez atmosferycznych przeszkód, deszczu, wiatru, zbyt wysokiej temperatury można było poprzez rampy bezpośrednio dokonywać przeładunku. Podobne rozwiązanie, tylko że już na wyższych kondygnacjach, było właśnie za pomocą specjalnych żurawi zaprojektowanych i wyprodukowanych przez Hutę Zgoda. Charakterystycznymi obiektami przestrzenno-funkcjonalnymi zabudowy portowej były magazyny. Bliżej nabrzeży powstawały krótkoterminowe magazyny parterowe, natomiast w drugiej linii budowane były wielopiętrowe magazyny długoterminowe. Ciekawym przykładem był niezachowany magazyn spółki Aukcje Owocowe. Przykładem dobrze zachowanych obiektów magazynowych jest ten właśnie, w którym jesteśmy, wpisany do rejestru zabytków. Wielokondygnacyjny, dawny magazyn długoterminowy. Magazyn numer 5 zrealizowało przedsiębiorstwo Konstantego Jaskulskiego. Podstawowym sposobem myślenia w trakcie realizacji magazynu numer 5 była funkcjonalistyczna łączność układu wewnętrznego z konstrukcją i dopiero dalej z formą. Czyli z funkcji, z układu przestrzennego tego obiektu wynika obecna forma i kształt. Na każdej z 5 kondygnacji mamy układ korytarza wzdłużnego i 2 przestrzenie takie komunikacyjne korytarzy bocznych, wyposażonych w windy, które zapewniają komunikację pionową.
W tych ciągach pojawiają nam się przeszklenia i jednocześnie wpuszczają mnóstwo światła do środka. W architekturze modernizmu niezwykle ważne było światło. Przede wszystkim wprowadzenie go do wnętrza. Dla budynków portowych, hal magazynowych, również takich miejsc składowania, często stosowano doświetlenie górne. O ile port zaczął powstawać już w 1920 roku, to miasto było troszkę spóźnione w tej budowie. Nikt jeszcze na początku nie wyobrażał sobie, jaka będzie skala tej inwestycji, ale konieczność budowy miasta była już widoczna jak na dłoni. Do Gdyni bowiem przyjeżdżały rzesze ludzi w poszukiwaniu pracy. W 1921 roku liczyła ona 1200 mieszkańców. W 1926 roku już 12 tysięcy. W 1930 30 tysięcy. Natomiast w 1939 to już było miasto 120-tysięczne. Potrzeby były więc olbrzymie i rosły lawinowo. Plany na budowę miasta zamówili sami mieszkańcy, sama społeczność gdyńska. Zamówiła je w Ministerstwie Robót Publicznych, w 8 Departamencie, Departamencie Urbanistyki, kierowanym przez znanego urbanistę Romana Felińskiego i jego kolegę Adama Kuncewicza. Budowa nowego miasta w wieku XX w Europie była czymś niespotykanym, ale dawała niezwykłą szansę urbanistom na ukształtowanie nowego organizmu wedle najnowszych tendencji. Zdecydowano, że Śródmieście przylegać będzie do południowej części portu, czyli do portu handlowego, a dzielnice mieszkaniowe, przedmieścia, ogrody rozłożone będą wachlarzowo wokół tego głównego trzonu portu i Śródmieścia. Urbanistyka to jest w ogóle ciekawy fenomen w Gdyni, dlatego że urbanistyka gdyńska, można powiedzieć, nigdy nie nadążała za rozwojem miasta. W Gdyni ten przyrost był tak zaskakująco potężny, że właściwie wszystkie plany od lat 20. one właściwie już po paru latach były kompletnie nieaktualne. Gdynia nie jest wynikiem jednorodnego planu urbanistycznego. Są te główne ulice Świętojańska, 10 lutego, Starowiejska. One tworzą jakąś siatkę dość regularną, geometryczną, na kształt może amerykańskich miast. Ale to właściwie dotyczy tylko fragmentu Śródmieścia. A reszta Gdyni właściwie rozwija się dość spontanicznie. To było ciągłe jakby adaptowanie się, ciągłe przesuwanie też miasta. Gdynia powstawała przy porcie. Potrzeby portu były absolutnie pierwszoplanowe. I w momencie, kiedy dość szybko okazało się, że ten pierwotnie planowany port jest zbyt mały i że trzeba go rozbudowywać, to port zaczął się przesuwać na południe, zaczął pożerać te tereny, które urbaniści wyobrażali sobie jako centrum miasta. Maria Dąbrowska mówiła, w takim tempie jak Gdynia, to chyba tylko na pustkowiu miasta amerykańskie powstało. Mówiono o gdyńskim tempie, które jest amerykańskim tempem. Zarysowany w latach 20. konflikt między miastem a portem wynikły z tego uszczuplenia terenu Śródmieścia przez port został w sposób fantastyczny rozwiązany przez koncepcję dzielnicy reprezentacyjnej. Dzielnica ta została zbudowana na molo południowym, który stanowiło łącznik między portem a miastem. Zaprojektowano wielki plac nadmorski z ratuszem, bazyliką morską. Niestety ta koncepcja zrodziła się w 1938 roku i nie zdążono jej zrealizować. Natomiast szczęśliwie zdążono zrealizować Dom Żeglarza Polskiego, stojący na końcu Mola Południowego. Gdynia była biała.
Gdynia była jasna, była tynkowana, była zupełnym, całkowitym zaprzeczeniem tej architektury właśnie gdańskiej, teutońskiej, krzyżackiej, jak ją Polacy lubili nazywać. I w tym sensie rzeczywiście też można powiedzieć, że paradoksalnie nowoczesna forma pozwalała manifestować właśnie polskość, odrębność. Przed samym wybuchem II wojny światowej port Gdynia był w pełni działającym, nowoczesnym i wyposażonym portem o powierzchni prawie 900 hektarów. Ruch w porcie handlowym Gdyni jest ogromny i nie ustaje ani na chwilę. Na redzie czekają statki zagraniczne, by wejść do portu, wyładować przywiezione z zamorza towary i zabrać ładunek z Polski. Gdynia pulsuje dzisiaj życiem i bije tętnem morskiej pracy. Jest ona portem wyjściowym na cały rozległy świat. O godzinie 4 nad ranem padł pierwszy pocisk na Westerplatte. To pasmo sukcesu portu przerwał oczywiście wybuch II wojny światowej. Kriegsmarine, przejmując gdyński port, skupiło się na zmianie funkcji poszczególnych obiektów. Największe straty były, jeśli chodzi o dworzec morski. Niemcy, opuszczając port w 1945 roku na wiosnę, zaminowali dużą część nabrzeży, ważniejszych strategicznie obiektów i skrupulatnie, miejsce po miejscu, wysadzali. Większość z obiektów udało się odbudować. Nieodbudowanych obiektów jest ich raptem kilka. Wieża Ciśnień, taki ikoniczny, można powiedzieć, obiekt z czasu międzywojennego, najwyższy obiekt i też wieża obserwacyjna przez długi okres. Kapitanat portu jest tym drugim obiektem, który ucierpiał tak istotnie, że musiał zostać rozebrany. Trzecim z tych obiektów będzie magazyn aukcji owocowych. Był to obiekt, który można powiedzieć był taką wizytówką portu. To był pierwszy budynek, na który patrzyli przypływający marynarze i załogi. W czasie wojny port w Gdyni został zniszczony w 90%. Samo miasto nie ucierpiało tak bardzo. Straty szacuje się na około 10%. Minęło 20 lat, zanim port wrócił do sprawności przeładunkowej sprzed II wojny światowej. Pierwotny zamysł inżyniera Wendy pozostał do dziś prawie nienaruszony. Wiele zabudowań portu spełnia funkcje zaprojektowane w latach międzywojennych. Po modernizacjach i adaptacjach są nadal wykorzystywane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Port jest wciąż eksploatowany i unowocześniany. Jest nadal ważnym punktem na mapie portów bałtyckich, jako port towarów drobnicowych i port pasażerski. Nowoczesna architektura Gdyni to jest wielka wartość. Gdynia nie jest ważna tylko i wyłącznie z perspektywy Polski. Jest fenomenem o ponadnarodowym znaczeniu i stąd ten pomysł, żeby zacząć starania o wpisanie Gdyni na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Każdy wpis UNESCO to jest wpis, który przynajmniej z założenia daje ludzkości jakąś nową, wyjątkową, niepowtarzalną wartość. Port gdyński jest uznawany za największe przedsięwzięcie, cywilne przedsięwzięcie inżynieryjne XX wieku. Jest to niesłychany sukces modernizmu, awangardy modernistycznej. Oczywiście triumf żelbetu w XX wieku. Realizacja tej inwestycji w obliczu kryzysu światowego była dowodem na aspiracje morskie, dążenia mocarstwowe Polski, na ukorzenienie się na Bałtyku. Miejsce Gdyni w tym dziedzictwie architektury modernistycznej międzywojennej polega na tym, że jest to cały zespół. Unikalne połączenie z krajobrazem, zarówno swą funkcją, jak i formami. Miejsce, czas i forma. No i funkcja.